Krótkie zestawienie sobie przejdziemy i pokażemy Państwu, jak wygląda ten teren. I zestawienie z czym? No z terenami bulwary nad Salem. Bardzo tak sztandarowy projekt, zresztą już nie jednego burmistrza. Który nie wyjdzie, a nawet jeśli zostaną pieniądze, ogromne pieniądze w to wpompowane, to nie będzie nawet 10% tego, co tutaj można zrobić. Znajdujemy się, proszę Państwa, na pięknych terenach, co prawda gminy Wiązownica, ale 100 metrów od granic administracyjnych miasta Jarosławia. Chcieliśmy zaprezentować nasz pomysł na to, aby w współpracy z gminą Wiązownica te tereny były dla naszych mieszkańców terenami do wypoczynku, do rekreacji, do łowienia ryb. Chociaż na pewno wymagają one jeszcze polityki takiej, aby o te stawy zadbać, dorybiać częściej niż to robią koła wędkarskie, które są tutaj, które się opiekują tymi stawami. Jarosławianie jeżdżą w tej chwili do Radawy odpocząć. Mamy bliżej tutaj do Jarosławia właściwie. Jesteśmy, tak jak kolega mówił, 100 metrów od granicy Jarosławia. Wystarczy zagospodarować ten teren i naprawdę jarosławianie będą mieli bardzo dobry punkt do wypoczynku. Dlatego proponujemy wykupić ten teren od gminy Wiązownica. Nawet taki temat się przewijał, ponieważ tutaj kolega radny bardzo lobbował za tym pomysłem. Niestety no nie uzyskało to większego poparcia w ratuszu. Dlatego na naszym sztandarowym pomysłem na realizację w przyszłej kadencji jest właśnie rozpoczęcie tutaj zagospodarowania tego terenu ogólnie określonego jako babionka czy też stawki. Proszę Państwa, tereny z ogromnym potencjałem, na których miasto może się rozwijać. Taka oaza spokoju, o której mało kto wie. Bardzo blisko miasta, po tej stronie rzeki. Nie trzeba przejeżdżać przez most. A jednocześnie można tu zrobić infrastrukturę. Można zrobić drogi, można zrobić ścieżki biegowe, rowerowe, które będą prowadzić właśnie na babionkę. Oświetlenie do tego, monitoring, żeby było bezpieczniej. W tym momencie mamy tereny, na których mieszkańcy mogą wypoczywać blisko miasta, bez konieczności przejeżdżania na drugą stronę Sanu, co oczywiście generuje korki, generuje duże utrudnienia w ruchu.